Nadiu, wiesz, co dzisiaj mamy? Wiesz? 1 grudnia. A wiesz, co to oznacza? Zaczynamy odliczanie do świąt. Cześć kochani, witam Was w pierwszy dzień, w którym odliczamy już do świąt. Właściwie ten filmik dostaniecie już jako drugi dzień, gdyż pojawi się na kanale 2 grudnia. No ale gwoli ścisłości, dzisiaj mamy 1 grudnia i dzisiaj tak naprawdę zaczynamy odliczanie. Jestem strasznie podekscytowana tym, co mnie czeka w tym miesiącu, tym dodawaniem filmów dzień w dzień. Bo jednak jest tu trochę pracy i mam trochę obaw, czy Nadia mi na wszystko pozwoli, czy codziennie będę miała czas, żeby te filmy edytować, żeby je Wam dodawać. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli, że będzie fajnie. I właśnie kończę Wam edytować, bo nie udało mi się wczoraj. Kończę Wam edytować film na dzisiaj. Zostało mi jeszcze poprawić trochę intro i ekran końcowy. Także dzisiaj na pewno dodam film, tylko pewnie będzie to taka trochę późniejsza pora, bo nie wiem do której się wyrobię. Dzisiaj też otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Ja sobie wybrałam kalendarz Milki i powiem Wam, że to jest mój pierwszy kalendarz adwentowy w życiu. Nigdy nie miałam kalendarza adwentowego, a wszystko dlatego, że nie jestem katoliczką. Ci, którzy mieszkają na wschodzie Polski, na pewno wiedzą też o takim wyznaniu jak prawosławie. Ci, którzy mieszkają na zachodzie, mogą nawet o tym nie słyszeć. W każdym razie ja jestem prawosławna i święta obchodzę według trochę innego kalendarza, także święta Bożego Narodzenia mam w styczniu. Dokładnie 6 stycznia mam Wigilię, dlatego nigdy nie miałam takiego kalendarza adwentowego. I w tym roku, jako że Rafał jest katolikiem, obchodzimy święta w grudniu. Później jeszcze raz obchodzimy święta w styczniu i dlatego mogłam sobie pozwolić na kalendarz adwentowy. Tutaj już widzę, że będzie jedyneczka, ale z otworzeniem tego kalendarza poczekam na Rafała, bo dla niego mam też taką małą niespodziankę. On tak naprawdę nic o tym nie wie, ale ja dla niego również kupiłam kalendarz i schowałam tutaj w takiej fajnej kryjówce. Za falbanką w łóżeczku. Te dwa kalendarze kupiłam w Biedronce. Ten miał być dla mnie, ten miał być dla Rafała, ale zobaczymy, czy dwóch nie oddam dla niego. Tutaj numerki są po kolei i chciałam dla niego kupić taki inny, żeby numerki były pomieszane, żeby miał jakąś tam frajdę, wiecie, z szukania numerka do odkrycia. Także jak wróci, pokażę mu te kalendarze i otworzymy je wspólnie. A na razie chowam go sobie do kryjówki. O! Nie mam jeszcze jakichś konkretnych planów na dzisiaj. Myślę, że pojedziemy później jeszcze z Rafałem do sklepu. I myślę, że zajedziemy do mojej pracy. Bo dostałam cynk od koleżanki, że przyszły już paczki świąteczne. Także zobaczymy też, co Nadia dostała w swojej paczuszce świątecznej z mojej pracy. Także bardzo sympatyczny dzień dzisiaj będzie. Mam dobry humor, świeci pięknie słońce, mamy niebieskie niebo, pełno śniegu za oknem, który się chyba już trochę topi, bo widzę, że te oświetlone słońcem dachy są już normalne, tylko te w cieniu są trochę zaśnieżone. Ale to nic, śnieg jest, także klimat zimowy mamy w pełni. Nadia nauczyła się ostatnio klepać dłonią w podłogę. Chcesz gryzaczka? Kochanie, proszę bardzo.
Kuku. Nie za dobrze ci pod tym kocem. Słuchajcie, muszę się wam pożalić, gdyż stała się bardzo przykra jak dla mnie rzecz, ponieważ zgubiłam obrączkę. Nie wiem dokładnie, kiedy ją zgubiłam. Było to na pewno albo wczoraj, albo przedwczoraj, bo tak jak już mogliście zauważyć na ostatnim filmie, nie miałam jej na palcu. No nie wiem. Nie wiem po prostu, gdzie może być. Najgorsze jest to, że przez te dwa dni nie siedziałam non-stop w domu. Także nie wiem, czy ona się zgubiła w domu, czy gdzieś poza domem. Byłam na pewno z małą w przychodni. Byłam u moich rodziców na kawie i równie dobrze mogłam zgubić tą obrączkę, czy w przychodni, kiedy zdejmowałam płaszcz, czy u rodziców. Także nie mam naprawdę pojęcia, gdzie ona może być. Przetrząsnęliśmy z mężem wstępnie mieszkanie, ale nic nie znaleźliśmy. Mam nadzieję, że jeszcze ta obrączka się znajdzie przy jakichś większych porządkach. A jak nie, trzeba będzie kupić nową, ale wiecie, to już nie jest to samo i naprawdę jest mi szkoda tamtej obrączki. Już raz ją zgubiłam, było to jakoś niedługo po ślubie, ale znalazła się jeszcze tego samego wieczoru, bo po prostu zagubiła się w ubraniach, które wsadzałam do szafy. No tym razem jej nie znaleźliśmy, także jeszcze będę szukać. Mam nadzieję, że ją jeszcze znajdę. Jak nie, no trzeba będzie iść do złotnika, ale no niekoniecznie mi się to uśmiecha, bo jednak mam pewien sentyment do tamtej poprzedniej obrączki i no jest mi smutno z tego powodu, no ale bądźmy dobrej myśli, że jeszcze się ta obrączka znajdzie. Będziemy rozkręcać syfony, odsuwać meble, ale mam nadzieję, że się znajdzie. Zadzwonię jeszcze do przychodni, zapomniałam to zrobić dzisiaj. Zadzwonię jeszcze do przychodni, zapytam, czy się jakaś obrączka może nie znalazła, bo ona była dosyć luźna i przy zdejmowaniu płaszcza w poczekalni tak zwyczajnie mogła mi się zsunąć. Zobaczymy. Ale trzymajcie kciuki, żebym znalazła tą obrączkę, bo jak nie, to się chyba po prostu zapłaczę na śmierć. Wróciliśmy właśnie do domu, byliśmy na zakupach i u mnie w pracy, żeby odebrać paczkę świąteczną, znaczy paczkę bardziej mikołajkową dla Nadii. Byliśmy jeszcze na zakupach takich spożywczych w Carrefourze, byliśmy w aptece, zaraz będziemy robić obiad i zaraz rozpakujemy tą paczkę i zobaczymy, co w niej jest. No Nadia, rozpakowuj swoją pakę. Misia, dostałaś? Zobacz, jaki misio! Zobacz! Misio ze sweterkiem, no! Chyba wolisz worek, co? Misia masz! Zobacz, i Dyzia przyszła na pomoc. Czekotówka.
pierniczki truskawkowe. Michałki klasyczne dla tatusia. Pewnie sobie ziemka. Mamba. Kawa. Dla mamy mamba. Co to jest? Dla kotów. Monstraki? Nie mam żadnego pojęcia. Cukierki? Choco Jello. To nie jakaś galaretka w czekoladzie. Znowu czekoladówka. Czekolada mleczna z wedla. To Fifi. Co to jest? Jakiś Mikołaj. Bałwan. W środku cukierki są chyba. Bałwan. No, bałwan. Ekstra. Zobacz, bałwanek. Cała rodzina się zeszła do tej paczki. Lizaki! No, będzie mama wcinać. Jakieś witamiks, lizaki. No, Nadia, nie rób mi to w kołku. I? A ona się pod ucho zesyła. Zesłania się pod uszeczku. Co to? Lizaki, które chyba mają gumę w środku. Tatuaże jakieś. Lizaki z gumą do rzucia. To niezłe. Coś jeszcze? Coś jeszcze. Żelki Haribo. No, twoje ulubione. Specjalnie czekałam na otwieranie na ciebie. No co ty masz? Dla ciebie. A skąd ty to masz? Z Biedronki. Biedronce to powiesz? No. Jeden dla mnie, jeden dla ciebie. Chyba, że chcesz oba, ja jeszcze otworzę Milkę. Nie, nie może. To czekolady, to weź rozfoliuj. Czekolady podobne te? To otwieraj. Nie mam otwierać? No. Ósemkę? Jedynkę! Czemu nie po kolei? A czemu ma być po kolei? Żeby było ciekawiej. No. A jak wybuchnie? Albo pająk wyskoczy? No gdzie pająk? Coś tu jest nawet. No wyciągaj, co to jest? Mamy choineczkę. Coś mi się w palcach rozstawia. Otwieraj. A on się po kolei. No właśnie ten jest po kolei, dlatego chciałam, żebyś tamten miał. A? I też będzie choinka. Nie. Łyżwy. Gdzie tu wcisnąć? Tu. Ale takie sobie te czekoladki, co? No. Znowu łyżwy! To już prawdziwe łyżwy. No. Otwarte. No dobra, tym miłym akcentem żegnamy się już dzisiaj z wami. I pamiętajcie koniecznie, żeby zajrzeć na mój kanał jeszcze jutro, bo pamiętajcie, że filmy będę dodawać codziennie od 1 do 24 grudnia, czy to vlogi, czy to zwykłe filmy. Także bardzo serdecznie zapraszam was jutro, a dzisiaj mówię wam już dobranoc. Pa, pa!